W jakim kierunku powinna iść współpraca państw skupionych wokół Morza Bałtyckiego? Wspólne posiedzenie zarządu Euroregionu i władz samorządowych pokazuje, że trzeba stawiać na współpracę międzynarodową. Staramy się otwierać głowy przede wszystkim. To jest ważne. Z przykrością stwierdzam, że współpraca międzynarodowa nigdy nie była priorytetem małych samorządów, zresztą dużych też. Zawsze to będą te twarde rzeczy, te infrastrukturalne, i wcale się nie dziwię. Rezultat jest taki, że z kompetencjami czasami jesteśmy na bakier. I tutaj akurat jest ogromne zadanie stowarzyszenia. Staramy się wspierać zarówno przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków, jak i po prostu wykorzystywaniu pewnych pomysłów, pewnej wiedzy, która jest gdzieś za granicą. Euroregion Baltyk działa od 1998 roku. Do jego głównych celów należy m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie oraz promowanie kontaktów między lokalnymi społecznościami. Wymiana dzieci, grup dzieci, młodzieży szkolnej, starszej, różnej. To były projekty związane z ochroną środowiska. Ja do dziś pamiętam projekty polegające na badaniu chorób węgorzy w Zalewie Wiślanym. To były projekty takie typowe budowania takich kontaktów między miastami. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk zachęca młodzież do aktywnego włączania się w działalność transgraniczną. Przedstawiciele Rad Młodzieżowych Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego brali udział w projekcie Liderzy Bałtyku – Energią Młodej Europy. Celem tego jest, żeby młodzież przemówiła głosem i żeby odczuła to, że ma wpływ na zmiany w świecie zachodzące, że może jakby komunikować problemy, jakie ma, że dorośli politycy wezmą to pod uwagę. Młodzież jest przyszłością Europy i świata, dlatego trzeba dbać, by była zaangażowana w działania. Bierzemy pod uwagę nasze wyzwania, które są w tym obszarze związane z demografią, z tym, co nazywamy brain trains. Młodzież wyjeżdża z peryferii do centrum i chcemy pracować nad tym, by wracali i nie porzucali swoich regionów, wracali do swoich miejsc zamieszkania i pracowali na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. To jest dla nas ważne. Earth, where you actually see also the challenge to be attracted to other places. Mamy szansę rozwoju i współpracy z organizacjami z innych krajów. Young people can meet. Młodzież może się spotkać oraz uczyć od siebie nawzajem. W regionie Warmii i Mazur młodzi ludzie mają wiele pomysłów, którymi chcą się dzielić. To jest duch energii, którego potrzebujemy do działania, a osiągniemy to tylko poprzez zapraszanie młodzieży do udziału w takich spotkaniach. Wyjazdy, które oferują inne państwa nam współpracę, świetnie wpłyną na rozwinięcie Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada przy Euroregionie Bałtyk jest na tyle świadoma swoich umiejętności, swojego różnego rodzaju rzeczy, że chciałaby wziąć pewnego rodzaju kolejną odpowiedzialność za to, co robimy. To znaczy, Euroregion, jako takie skupisko różnych krajów, ma również swoich młodzieżowych przedstawicieli. I ci młodzieżowi przedstawiciele są wybierani po jednym z każdego z regionów. My akurat mamy takie szczęście, że z Polski jest trzech. Im więcej organizacji mówi wspólnym głosem, tym większy jest efekt na obszarze regionu. Międzynarodowa współpraca jest możliwa i przede wszystkim, że jest możliwe to, żeby połączyć siły i coś stworzyć wielkiego dla dobra naszej przyszłości razem. Osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową powinny brać udział w tego typu spotkaniach, chociażby ze względu na to, żeby zobaczyły z poziomu swoich rówieśników, czyli przedstawicieli decydentów czy polityków regionalnych w innych krajach, prezentują, w jaki sposób to się dzieje u nich. Euroregion Bałtyk to była mądra, celna i dobra inicjatywa.